Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Kiedy szedłem dziś rano przez wrocławski rynek, rzucił się w moje oczy taki bardzo charakterystyczny element tak zwanej architektury penitencjarnej. Elementem tym znanym dla większości ludzi, którzy Wrocław odwiedzają w celach turystycznych, jest wrocławski pręgierz. Pręgierz to takie urządzenie, które przypomina trochę słup stojący tak sobie po prostu hop-siup w środku rynkowego placu. Ten słup służył bardzo specyficznym celom, natomiast poza tym, jak ładny jest dzisiejszy ten pręgierz we Wrocławiu, czy inne pręgierze rozmieszczone w wielu miastach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, to tylko tak naprawdę efekt wizualny, to tylko dołożenie pewnego rodzaju pozłotki, pewnego rodzaju marketingowego ornamentu do narzędzia, które miało bardzo ważną rolę w starych czasach, miało bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o utrzymanie porządku, utrzymanie praworządności w danym mieście. Pierwotna forma pręgierza, bardzo, bardzo stara, sięgająca prawie 1000 lat wstecz, tak naprawdę miała trochę inny wygląd. Była ona de facto tylko pewnego rodzaju uchwytem, do którego przymocowane były belki, które znamy z polskiego określenia dyby, takie deski, w których są wycięcia na ręce pacjenta i na jego szyję, w te deski wkładało się głowę, wkładało się właśnie ramiona osoby skazanej na tego typu karę i ta osoba musiała w tych dybach czy pod tym pręgierzem wystać sporo czasu. Skąd wzięła się sama nazwa, skąd wzięła się sama idea? No tak naprawdę na ziemiach polskich i w języku polskim hasło dyby używane było zamiennie właśnie z pręgierzem, ale również z gąsiorem czy kłodami. Kłody bardzo prosto zrozumieć, to po prostu dwa kawałki drewna, które uniemożliwiały ucieczkę z takiego miejsca skazanemu zbrodniarzowi czy skazanemu przestępcy. Kłodami bardzo często blokowano jakby nogi takiej osoby, która była skazana na karę właśnie zakucia w tego typu urządzenie. Dybami najczęściej właśnie szyję plus ramiona, choć były też bardziej pomysłowe rozwiązania. Dyby oczywiście tutaj mają swoją nazwę, czy źródło swojej nazwy w języku niemieckim. Po niemiecku dieb to jest złodziej, diebstahl to kradzież. Można więc jasno stwierdzić, że gdzieś tam pewnie przez Śląsk, przez Piastów Śląskich to słowo trafiło do języka, języka staropolskiego i zostało w tym języku bardzo, bardzo długo, bo dyby jako narzędzie właśnie wymierzania kary używane były bardzo, bardzo długo, jeszcze do wieku XVIII czy XIX. Dzisiaj tak naprawdę, kiedy patrzymy na historię tej kary, kiedy patrzymy na historię tego urządzenia do wymierzania sprawiedliwości, tego urządzenia, które nazywamy jako właśnie element tej architektury penitencjarnej i patrzymy na jego historię, widzimy, że naprawdę jest ona bardzo długa. Najstarsze wspomnienia o tym, że stosowano tego typu urządzenia, właśnie jak dyby, jak pręgierz na terenie Europy, sięgają aż do wieku XII. W języku anglo-łacińskim już właśnie w wieku XII pojawiają się zapisy o tego typu urządzeniach. W języku polskim trochę później, bo w roku 1261 pojawia się hasło kłodnicy, czyli ludzie, którzy zostali zakuci właśnie w kłody, których nogi zostały zamknięte w takie kłody, które uniemożliwiają im ucieczkę. Zobaczmy, że już ponad 800 lat to urządzenie stosowane jest bardzo, bardzo skutecznie i bardzo długo. Jeśli chodzi o samą zmianę z formy technicznej, no kiedyś na pewnym etapie uznano, że same dyby jako takie są mało eleganckie. Kiedy nie ma w nich zamkniętego pacjenta, kiedy dla gawiedzi, dla ludzi, którzy odwiedzają to miasto, nie ma niczego ciekawego do oglądania, to oczywiście ciekawego w cudzysłowie, to zmieniono formę. Ta forma jest bliższa temu, co znamy dzisiaj, czyli po prostu słup, do którego przymocowane są jakieś obręcze. Zwykle do tych obręczy mocowano kajdany, którymi spinane były ręce takiego pacjenta. Ewentualnie przytwierdzana była też jego talia czy nogi, tak żeby ów delikwent nie mógł zwiać. Jaka była funkcja tego rozwiązania, jaka była funkcja tego urządzenia? No, taka zupełnie prosta i logiczna. Dybami czy też tymi kłodami albo pręgierzem unieruchomiano delikwenta, który został złapany i skazany jako sprawca kradzieży albo jakichś innych występków przeciwko stanu prawnemu danego miasta czy danej społeczności. Taki człowiek w dyby czy właśnie do tego pręgierza przykuwany był na zwykle kilka godzin. To były bardzo krótkie wyroki. Tak naprawdę ich rolą nie miało być to, żeby tego człowieka wykluczyć zupełnie z normalnego życia, tak jak zamykając go do więzienia, ale ten człowiek przypinany był na te kilka godzin, najczęściej w dzień targowy albo w dzień, kiedy na tym
tym rynku, kiedy w tym miejscu, gdzie owe dyby ów pręgierz były postawione, działo się najwięcej. Założenia były proste. Tak naprawdę kara ta miała działać na kilku różnych poziomach na tego skazanego osobnika, na tą skazaną osobę. Mieliśmy przede wszystkim działanie wstydem, to oddziaływanie psychologiczne. Człowiek zakuty w dyby jasno był identyfikowany przez swoich współziomków, przez innych ludzi mieszkających w danym mieście, jako ktoś, kto właśnie dopuścił się przestępstwa, kto na tym przestępstwie został złapany, komu to przestępstwo zostało udowodnione. Oprócz tego mieliśmy rolę prewencyjną, no bo jeżeli jestem, nie wiem, młodym adeptem fachu złodziejskiego i widzę, że mojego trochę starszego kumpla zamknięto w dyby na rynku, czy przypięto, przykuto łańcuchami do pręgierza, no to moja ochota na to, żeby wieczorem iść i próbować obrabować dom jakiegoś kupca, czy jakieś inne miejsce, znacząco spada, no bo wyobrażam sobie samego siebie w takiej sytuacji właśnie przypiętego gdzieś przy pręgierzu, zakutego w dyby, zakutego w ten system utrzymywania mnie na miejscu. Oprócz tego, oprócz prewencji oczywiście, oprócz oddziaływania psychologicznego na samego sprawcę, czy na ludzi, którzy chcieliby tego typu aktywności przestępczej się podjąć w przyszłości, w dybach czy przy pręgierzu osiągano też kilka innych celów. Przede wszystkim pozwalano niemalże na poziomie właśnie podprogowym, na poziomie tej psychologii podświadomościowej, wyrzucić taką osobę skazaną poza społeczność danego miasta. Tak naprawdę człowiek, którego złapano na przestępstwie, któremu to przestępstwo udowodniono podczas procesu, który tym przestępstwem został, za to przestępstwo został skazany na taką karę właśnie jak zakucie w dyby, czy przypięcie do pręgierza, taka osoba bardzo często, czy sama, czy za delikatną namową swoich sąsiadów, swoich członków rodziny i tak dalej, taka osoba bardzo często decydowała się na to, żeby z miasta wyjechać, no bo nie czarujmy się, jeśli zostałeś określony złodziejem, jeśli zostałeś do twojego nazwiska, do twojej twarzy przyczepiło się hasło, że jesteś osobą niewartą zaufania, no to w tym momencie zostawanie w tym miejscu, zostawanie w tym mieście jest co najmniej wątpliwą sprawą. Co ważne, to wystawienie człowieka na ogląd publiczny jako właśnie skazanego złodzieja, jako osoby, która została uznana za winną zarzucanych mu czynów, sprawiało też, że trochę łatwiej było funkcjonować rodzinie takiego człowieka, trochę łatwiej było funkcjonować ludziom, którzy z tą osobą mieli dużo do czynienia. Bo jeżeli przez wystawienie go na widok publiczny doprowadzono do tego, że ów delikwent pakował sobie jakiś tobołek i wynosił się z naszego miasta, szedł mieszkać gdzie indziej, gdzieś, gdzie jego złodziejska sława nie była znana, to tak naprawdę dużo łatwiej było ludziom, którzy zostali w tej społeczności po jego odejściu, funkcjonować jako po prostu normalni obywatele, odciąć się od niego, nie w formie prawnej, taką, którą znamy dzisiaj, na przykład zrywając relacje rodzicielskie z dzieckiem, które powiedzmy wydziedziczamy czy wyrzucamy z naszej rodziny. Tutaj doprowadzając do tego, że człowiek się wyprowadzał z danego miasta, sprawialiśmy, że rodzinie, jakimś tam znajomym ludziom, którzy z taką osobą się związali, było trochę łatwiej. Tak naprawdę od strony rajców miejskich, od strony tego systemu prawnego miało to też jedną zaletę. Jeśli nakłoniliśmy kogoś takim pobytem w dybach, pobytem przy pręgierzu do opuszczenia naszego miasta, bardzo mocno ułatwiało to życie od strony właśnie systemu sprawiedliwości, ponieważ z automatu rozwiązywały się problemy rodzinne, problemy prawne, problemy związane z majątkiem takiej osoby. Taki człowiek po prostu po cichu sprzątał po sobie swój tak zwany bałagan i znikał z życia mieszkańców tego ośrodka, po prostu było po sprawie. No i oczywiście ostatni element, ten, który szczególnie jeśli ktoś lubi na przykład Monty Pythona, bardzo mocno kojarzy nam się właśnie z pręgierzem czy z dybami, to jest to oddziaływanie psychologiczne na wszystkich mieszkańców miasta. Jeśli wiemy, że ktoś dopuszczał się kradzieży, dopuszczał się jakichś innych przestępstw, bo nie czarujmy się, dyby czy pręgierz to nie tylko kradzieże, to również innego rodzaju występki przeciwko prawu, które w danym mieście obowiązywało, to zamykając takiego pacjenta, przykuwając go do pręgierza, przykuwając go do dybów, zamykając go tam na widoku publicznym, na tym centralnym placu miasta, podczas targów, w miejscu i w czasie, w którym jest największe zagęszczenie ludzi, którzy z nim funkcjonują w jednym ośrodku miejskim, my tak naprawdę dawaliśmy zwykłym ludziom, ludziom, którzy z tym człowiekiem muszą żyć obok, tym ludziom dawaliśmy szansę na to, aby trochę upuścić emocji. Tego złapanego złodzieja, tego złapanego przestępcę, jakby mocując w dybach na widoku publicznym, sprawialiśmy, że zwykli ludzie mogli w tym momencie podejść do niego, obrzucać go wyzwiskami, obrzucać go odpadkami, śmieciami, odchodami zwierząt pociągowych, które były kiedyś powszechnym przecież elementem naszych chodników, czy nawet placów takich jak rynek. Zdarzało się sytuacje, że rzucano w tego człowieka martwymi zwierzętami, na przykład jakimiś szczurami czy myszami, które sobie po prostu gniły w rynsztoku. Natomiast w ekstremalnych przypadkach
rajcy miejscy, sędziowie miejscy, ci ludzie, którzy dokonywali oceny takiego czynu, którzy skazywali tego człowieka na karę pręgierza, na karę zakucia w dyby, czasami za cichym przyzwoleniem z ich strony doprowadzali do sytuacji, w której po prostu publiczność miejska, ludzie, którzy na takiego człowieka byli totalnie wściekli, dopuszczali się samosądu. Po prostu zamiast śmieci, zamiast obierek, zamiast jakichś ogrysków i martwych myszy, w zakutego w dyby człowieka leciały kamienie, leciały jakieś elementy, fragmenty cegieł, jakieś ciężkie przedmioty, nieraz doprowadzając do sytuacji, w której taka osoba została po prostu zabita przez dziki tłum żądny rzemsty, żądny tego odwzajemnienia krzywd, które ów przestępstwa poczynił. Natomiast tego typu narzędzie, mimo tego, jak bardzo było skuteczne w radzeniu sobie właśnie z takimi drobnymi przestępstwami, albo trochę cięższymi przestępstwami, które zwykle nie wymagały ingerencji katowskiego miecza czy topora, zdarzały się sytuacje, kiedy przy pręgierzu czy w dybach ta kolejność działań, ten rezultat zakucia człowieka w takim narzędziu penitencjarnym był trochę inny niż oczekiwany. Tu fantastycznym przykładem jest sytuacja z roku 1703, kiedy to angielskiego dziennikarza, kupca, pamflecistę i szpiega, co ciekawe, Daniela Defoe zakuto właśnie w dyby i wystawiono na widok publiczny. My Daniela Defoe znamy głównie jako autora książki o Robinsonie Crusoe, natomiast Daniel Defoe był swego czasu, w tamtych czasach, dziennikarzem, był osobą, która pisała różnego rodzaju treści, które były rozpowszechniane wśród tych czytających, czy potrafiących czytać obywateli angielskiej society. I trafił on na pręgierz, czy pod pręgierz w dyby za pisanie tekstów wykazujących pewnego rodzaju uchybienia władzy, pewnego rodzaju przekręty, jakieś tam rzeczy, które były niezgodne z prawem, niezgodne z zasadami, niezgodne z tym, jak powinien funkcjonować polityk czy osoba, która jest na stanowisku publicznym. Można więc stwierdzić, że tak naprawdę działania jego w tym akurat wydaniu, w tym wypadku, były czymś, co dzisiaj nazywalibyśmy spokojnie dziennikarstwem śledczym. Nie ukrywam, że jak czytałem historię Daniela Defoe i tego zakucia w dyby, to bardzo mi się spodobał rezultat tego działania. Ludzie, dla których Defoe pisał o tych występkach władzy, o tych szemranych interesach, rzeczach, które zostały przez niego zauważone jako niezgodne z prawem, ludzie nie tylko nie obrzucili go kamieniami, nie doprowadzili do jego śmierci, czy właśnie jakiegoś upodlenia, wystawienia go na różnego rodzaju nieprzyjemności, tylko ludzie w ramach docenienia odwagi, którą się wykazał, pokazując w swoich pismach właśnie te przekręty, te niewłaściwe rzeczy, które władza wykonuje, w ramach uznania tych zalet, czy tam tych zasług, ludzie zamiast obrzucać go śmieciami, kamieniami i odchodami zwierząt pociągowych, obrzucali go kwiatami, żeby po prostu pokazać, że doceniają jego odwagę, doceniają jego zryw, doceniają to, że potrafił napisać prawdę o ludziach, którzy w ramach tego systemu prawnego działali zupełnie niewłaściwie, zupełnie na bakier z nim. Czasami do tego pala tortur, do tego pręgierza czy dybów dodawano jeszcze dodatkowe atrakcje, no i taką atrakcją bardzo często było wykorzystanie tego narzędzia jako miejsca do wykonywania kar dużo ostrzejszych niż tylko właśnie przykucie czy zakucie w dybach. Bardzo często do pręgierza przyprowadzano również kata, który na przykład takiej osobie skazanej wymierzał jakieś tam baty, wymierzał chłostę, no tych kar cielesnych w swoim asortymencie, w swoim zestawie podręcznym kaci średniowieczni czy późniejsi mieli naprawdę całkiem sporo. Dyby czy pręgierz nigdy nie były miejscem tortur. Tortury, jeżeli się odbywały na etapie prowadzenia śledztwa, a wiemy, że było to dość powszechne, zawsze były to w innym miejscu. Te tortury odbywały się zwykle w zamkniętych jakichś lochach, w miejsca, w którym takiego skazanego nie było widać, słychać i czuć, bo były to rzeczy mało przyjemne i myślę, że nie jeden w miarę delikatny mieszkaniec danego miasta czy danej społeczności mógłby mieć poważne problemy, żeby wytrzymać jakby takie prawdziwe tortury, które odbywałyby się w otwartym miejscu. Co z tego nam zostało do dzisiaj? Tak naprawdę dziś ten pręgierz, te elementy związane właśnie z tą starą kulturą penitencjarną, czyli tymi narzędziami penitencjarnymi, narzędziami wykonywania kar, są dzisiaj tylko albo atrakcją turystyczną, bo tak jak pręgierz we Wrocławiu, w Poznaniu, w wielu innych miejscach, jest on tylko elementem architektury, który po prostu urozmaica nam przestrzeń danego miejsca, danego rynku. Natomiast takie przyrządy jak dyby, jak właśnie kłody, jak to wszystko, co jakby trochę bardziej jest elementem użytkowym,
szczytowym od strony fachu Kaciego, od strony fachu tych miejskich strażników. Te rzeczy zostały tak naprawdę już tylko i wyłącznie w jakichś starych muzeach, w jakichś skansenach, czy w różnego rodzaju parkach rozrywki, gdzie pokazujemy ludziom, jak wyglądały te wieki średnie, te wieki, których my już dzisiaj rzadko potrafimy sobie wyobrazić. Tam bardzo często dyby są traktowane jako właśnie narzędzie dla dzieci, narzędzie dla zwiedzających, w którym mogą sobie zrobić śmieszniutkie zdjęcie, w których mogą sobie zrobić jakąś tam pamiątkę z miejsca, które odwiedzili, miejsca, które ma ciekawą historię. Natomiast te dyby, czy zmiana roli pręgierza z czegoś, co kiedyś było elementem wymierzania sprawiedliwości, elementem wymierzania kary, elementem systemu prawnego, w coś, co dzisiaj jest właśnie w wesołym miasteczku czy parku rozrywki, elementem, z którego można się tylko pośmiać, to niestety jest problem, z którego my, tak naprawdę dzisiaj ludzie w 24 roku nowego XXI wieku, śmiać się czasami nie bardzo mamy ochotę. Żyjemy bowiem w krajach galopującego progresywizmu, w czasach galopującej politycznej poprawności, kiedy wszystko to, co kiedyś było normą, co kiedyś było skuteczne, sprawne, dobrze wykorzystywane do tego, aby nasze życie, życie kultury Zachodu jakoś porządkować, jakoś utrzymywać w ryzach, dzisiaj wykorzystywane jest zupełnie niezgodnie z przeznaczeniem albo po prostu postawione na głowie. Powiem, dzisiejsze prawo tak bardzo zwariowało, tak bardzo odjechało od tego ducha, od tego zamiaru, który powinno uspokajać, że pręgierz w parku rozrywki, czy dyby w parku rozrywki, dzisiaj są mniejszym żartem niż nie jeden z pomysłów, który właśnie ludziom z zakresu obrony prawa, ludziom z systemu sprawiedliwości przychodzi do głowy. I tu nie obawiajcie się, nie mam zamiaru opowiadać o tym, jak to w Polsce w tej chwili prokuratorem pogania, jak minister powołuje stanowiska, czy powołuje ludzi na stanowiska, których nie ma w polskich przepisach, mówimy o ministrze sprawiedliwości, w którym to okładają się wrogie obozy Tutsi i Hutu przepisami, które są ignorowane i wykorzystywane jak tylko chce przez każdą ze stron, bez żadnego szacunku dla konstytucji, bez żadnego szacunku dla kodeksów. Nie o tym chcę mówić. Chcę spojrzeć na rzeczy dużo bardziej istotne, takie dotykające nas bezpośrednio, zwykłych ludzi, zwykłych mieszkańców tego zachodniego świata, rzeczy, które dotyczą po prostu nas, naszych dzieci i tego, co bardzo często uważamy jako jeden z najlepszych czasów w roku, czyli czasu chwilę temu minionych świąt. Mówię tutaj o pladze kradzieży z ganków w amerykańskich, kanadyjskich miastach. Tak naprawdę temat dotyczy oczywiście osiedli domów jednorodzinnych, kiedy odbywa się dostawa jakiejś paczki podczas nieobecności właściciela, to bardzo często kurier dostarczający tego typu przesyłkę do domu jednorodzinnego, który stoi sobie gdzieś tam na amerykańskich czy kanadyjskich przedmieściach, ma tak skonstruowane przepisy swojej firmy, ma tak skonstruowaną procedurę, że najpierw dzwoni czy puka do drzwi danego domu. Jeśli nie ma w nim nikogo, kto mógłby tą paczkę odebrać, to ludzie ci są uprawnieni do tego, aby tego typu przesyłkę zostawić po prostu na garnku. No to jest tak zwany porch, czyli ganek przed domem takim właśnie jednorodzinnym. Tymczasem ten temat został zaobserwowany już dawno temu przez złodziejaszków i mamy dzisiaj sytuację taką, że na przykład w Montrealu pani Lorenz Small Penfeather, która jest radną odpowiedzialną za bezpieczeństwo na terenie miasta, złożyła ostatnio sporo, czy tam udzieliła ostatnio spore ilości wywiadów do lokalnych montrealskich czy quebeckich mediów, skarżąc się na to, że tak naprawdę dziś, bazując na tym standardzie, w którym pozostawia się paczkę na ganku domu, w którym nie ma właścicieli, na tym procederze, na tym sposobie dostarczania przesyłek, dzisiaj wykształciły się całe sprofesjonalizowane, wyspecjalizowane grupy przestępcze, grupy złodziei, którzy regularnie jeżdżą samochodami, najczęściej na podrobionych numerach rejestracyjnych, za busami kurierów i kiedy tylko kurier w takim osiedlu tego typu paczkę zostawia i okazuje się, że właśnie nie ma nikogo w domu i ta paczka musi być pozostawiona na ganku, to złodziej spokojnie kilkanaście dosłownie sekund po tym, jak kurier odjechał swoim busem dalej, taki kurier podchodzi sobie, zabiera tą paczkę, pakuje do samochodu i nie ucieka, tylko jedzie za kurierem jeszcze do drugiego, trzeciego, piątego, siódmego domu, w którym taką kolejną paczkę może sobie zakosić. Pani Lauren Small Penfeather zaalarmowała o tym procederze kanadyjskie, quebeckie media, informując przy pomocy właśnie wywiadów, przy pomocy kontaktu z dziennikarzami, że taki proceder, takie złodziejskie zachowanie stało się dzisiaj poważną plagą, stało się dzisiaj poważnym problemem w Quebecu, w tej
francuskojęzycznej części kraju. Informuję też ludzi, że jeżeli macie taką sytuację właśnie, że wiecie, że przyjedzie do was paczka, a nie będzie was w domu, dogadajcie się z sąsiadem, zmieńcie adres wysyłki. Ona bardzo konkretne, bardzo sensowne rady podawała. Jeżeli na przykład w waszej dzielnicy czy w waszym osiedlu mieszkają ludzie starsi, ludzie, którzy z tego domu praktycznie nie wychodzą, szczególnie na przykład jesienią, zimą, w sezonie najważniejszym dla dostaw paczek, czyli przed świętami Bożego Narodzenia, ale też w sezonie bardzo zimnym, sezonie mało przyjaznym dla osób starszych, to po prostu zamiast wysyłać taką paczkę do swojego domu na swój własny adres, wyślijcie ją na adres takiego sąsiada, który w domu jest 24 godziny na dobę, bo na przykład opiekuje się osobą starszą, czy sam jest osobą starszą, która zimą z tego domu rzadko wychodzi. I tu niestety mamy moment, w którym do całej akcji włącza się quebecka policja. Quebecka policja zaobserwowała bowiem, że oprócz takich sensownych porad, jak to, żeby właśnie wskazać adres ciut inny niż mój własny, adres sąsiada, adres osoby, którą znam i wiem, że będzie w tym domu obecna, ludzie zaczęli bronić się przed złodziejstwem, montując na przykład systemy kamer na swoich gankach, systemy kamer podłączone do dzwonków przy drzwiach. Także są w stanie spokojnie przy pomocy telefonu komórkowego, nawet będąc w pracy czy gdzieś tam na zakupach, będą w stanie zobaczyć, kto się pojawił na ganku, będą w stanie zostać zaalarmowani przez systemy wykrywające tego typu przestępstwa, po prostu poprzez czujniki ruchu i kamery. A ludzie, żeby bronić się przed tego typu procederem, zaczęli nagrania takich złodziei, którzy kradną paczki, publikować w swoich mediach społecznościowych, publikować na YouTubie, publikować w wielu różnych miejscach. Cel takiego mieszkańca jest bardzo prosty. Jeżeli mamy kogoś, kto dokonał kradzieży, kiedy to nagranie kradzieży mamy zrobione kamerą zamocowaną na naszym dzwonku, przy naszych drzwiach, na naszym ganku, to możemy spokojnie takie nagranie wykorzystać w kilku celach. Po pierwsze, jest ono dowodem dla firmy, która ubezpiecza transport takiej paczki od sprzedawcy do naszego domu, który pokazuje, że to nie my wymyśliliśmy sobie, że ktoś nam ukradł paczkę, tylko ta kradzież faktycznie nastąpiła. Po drugie, jest to materiał, który możemy wykorzystać do zgłoszenia kradzieży na policję, a po trzecie, taki materiał możemy spokojnie publikować właśnie w mediach społecznościowych, czy na YouTubie, żeby pokazać twarze złodziei, żeby tych złodziei mogli zidentyfikować ludzie, którzy mieszkają w ich okolicy, żeby po prostu, tak jak pod pręgierzem, sprawić, że inni ludzie, którzy chcieliby się zająć procederem kradzieży z ganków, wiedzieli, że temat ma konsekwencje, że ich twarz, ich wizerunek może być pokazany po prostu ich sąsiadom, im znajomym, im przyjaciołom ze szkoły, z podwórka czy z okolicy, żeby takiego procederu się nie dopuszczać. No ale tu niestety nie mamy do czynienia z wiekiem XII, XIII czy XVII, kiedy policja działała ramię w ramię z mieszkańcami w interesie mieszkańców. Mamy do czynienia z systemem prawnym stojącym na głowie, systemem prawnym, który dawno już zapomniał, czym jest sprawiedliwość i zastąpił ją sprawiedliwością tak zwaną społeczną. No bo co na to zrobili stróże prawa? Sûreté du Québec, czyli quebecka policja, ustami swojego communications officera, osoby, która jest tam rzecznikiem prasowym, czy oficerem odpowiedzialnym za komunikację z mediami, panem porucznikiem Benoît Richardem, diabli wiedzą, co tutaj jest imieniem, co tu jest nazwiskiem, więc się nie rozpędzam. Jego ustami policja prowincji Quebec przekazała informację do właścicieli takich okradzionych domów, takich okradzionych ganków, że jeżeli zostaną w sieci opublikowane nagrania złodziei, którzy są nagrywani na gorącym uczynku podczas kradzieży paczek dostarczanych przez kuriera na ganek takiego domu, to kłopoty będzie miał znacznie szybciej właściciel tego nagrania, właściciel tego okradzionego domu, właściciel tej skradzionej paczki, niż sam złodziej. Bo złodzieja trzeba znaleźć, a człowiek, który umieścił nagranie, jest bardzo łatwy przez policję do odnalezienia. Na co powołuje się quebecka policja? Ano między innymi na to, że będą do takich właścicieli pukać i z pełną stanowczością egzekwować na nich przepisy, ponieważ opublikowanie takiego nagrania popełnianego na gorącym uczynku, czy złapanego na gorącym uczynku złodzieja paczek jest według quebeckiej policji, według quebeckiego prawa, naruszeniem praw sfilmowanego na gorącym uczynku złodzieja. Mamy w tym momencie sytuację, w którym owszem, zapis konstytucyjny, zapis w przepisach związanych właśnie z postępowaniem karnym zakłada, że każdy jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Natomiast tu mamy sytuację, która moim zdaniem jest co najmniej dyskusyjna, no bo mamy do czynienia w końcu z ujęciem, z nagraniem wideo czy zdjęciami osoby, która to prawo bezdyskusyjnie złamała. Ten człowiek włamał się, wszedł na teren mojej posesji, wszedł na mój ganek,
ukradł przedmiot, który nie do niego tam należał i z tym przedmiotem sobie uciekł. Tego typu nagrania publikowane przez ludzi można by potraktować w sposób troszkę inny, jako pewnego rodzaju próbę wywierania wpływu właśnie na środowisko przestępcze, jako próbę osaczania wizerunkami tych ludzi, osoby, które takimi kradzieżami się zajmują. Tymczasem tak naprawdę nagranie na gorącym uczynku czynnie działającego złodzieja, złodzieja, o którym wiemy, że wykonuje takich kradzieży nawet kilka, kilkanaście w ciągu dnia, to nagranie dzisiaj jest problemem dla osoby, która jest poszkodowana, dla ofiary takiego kradzieży, dla ofiary takiego przestępstwa, a nie dla takiego przestępstwa sprawcy. Prawda jest taka, że to wszystko jest zwariowane. Oczywiście policja tutaj mówi, że takich nagrań nie należy publikować, no bo to oczywiście naraża prawa złodzieja, ale takie nagrania należy przekazać w ręce quebeckiej policji. Jej funkcjonariusze Sûreté de Québec natychmiast zajmą się sprawą, przejmą dochodzenie, zaczną poszukiwać aktywnie sprawcy takiej kradzieży, sprawcy takiego przestępstwa. Kłopot tylko w tym, że skala problemu kompletnie tego nie potwierdza. Bo jak popatrzy się na dane z ostatnich lat, to widzimy, że bezkarność ludzi, którzy dopuszczają się kradzieży tego typu paczek z ganków kanadyjskich obywateli, mówimy tu tylko o terenie Kanady. W Stanach ten problem jest znacznie większy. Pewnie wielu z was widziało tak zwaną glitter bomb, czyli jakby urządzenia udające paczkę, które na gankach wielu domów w Stanach Zjednoczonych umieszczał youtuber Mark Rober. On tam do środka wkładał tak zwane niespodzianki dla złodziei. Były tam różnego rodzaju syreny, były tam różnego rodzaju odstraszacze, głośniki, które informowały owego złodzieja, że policja już jest poinformowana o tym, gdzie paczka się znajduje. Faktycznie były tam nadajniki GPS-owe, które przekazywały informacje, gdzie jest złodziej z daną paczką, a przede wszystkim były tam dwa elementy, które były taką prawdziwą, grubą niespodzianką, bo były tam takie elementy, które wtryskiwały, czyli wypsikiwały z wnętrza paczki bardzo smrodliwe substancje, które przyklejały się do wnętrza samochodu czy do wnętrza domu takiego złodzieja, a oprócz tego, jak sama nazwa tej pułapki wskazuje, glitter bomby, były tam zbiorniki z bardzo drobnym konfetti, z takim drobnym, jak to nazwać, błyszczykiem, tudzież różnego rodzaju właśnie odbijającymi światło drobinkami jakiegoś tworzywa, które były rozsypywane wentylatorem po całym terenie, po całym wnętrzu samochodu, wnętrzu domu, skazując owego złodzieja na wielogodzinne sprzątanie, na wielogodzinne porządki. Jeżeli ktoś nie oglądał filmów Marka Robera, nie wie, jakiej skali jest to problem właśnie w Stanach Zjednoczonych, to niech spojrzy na dane kanadyjskie, które przytacza pani radna Lauren Small-Penfader. W roku 2021 około 20% przesyłek wysyłanych przez sam FedEx, bo to są dane FedExu, największej firmy kurierskiej, która przesyłki w tym regionie obsługuje, około 20% przesyłek przesyłanych przez kurierów FedExu ginęło właśnie w takiej formie. Jeżeli nie zostały odebrane przez właściciela, który jest w danym momencie w domu, kurier zostawiał je na ganku, z tego ganku ktoś je kradł, ktoś je zabierał. To było 20% w roku 2021. Rok później, w 2022, ten procent podskoczył już do poziomu 24% wszystkich paczek, a w roku 2023, bo dane za ten 2023 rok już mamy zaktualizowane, przede wszystkim za sezon świąteczny, z 20-24 ten procent dzisiaj podskoczył aż do 28. Możemy więc powiedzieć, że prawie co trzecia paczka wysyłana w okresie świątecznym czy przez cały rok 2023 w prowincji Quebec nie dociera do swojego właściciela prawowitego, nie dociera do osoby, która za tą paczkę zapłaciła, która za ten transport zapłaciła, bo jest kradziona z ganków. I tu największym bólem nie jest ilość tych kradzieży, natomiast największym problemem jest to, jak słabo wykrywalne są tego typu przestępstwa, bo quebecka policja jest mocno przeciążona, jest mocno obsypana, że tak powiem, innymi sprawami dużo bardziej poważnymi. I dziś 26-30% przestępstw związanych z takimi kradzieżami, oprócz tego, że są zgłaszane do FedExu, który potem zgłasza je do firmy ubezpieczeniowej, żeby po prostu wartość takiej paczki pokryć, niespełna 26-30% w zależności od regionu tego typu kradzieży zgłaszana jest w ogóle na policję. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wiedzą, że policja po prostu nie ma szansy odnalezienia tych ludzi, bo jest przysypana robotą, ma za mało ludzi, albo po prostu tę sprawę traktuje jako coś zupełnie nieistotnego, jako coś, co jest bardzo mało istotne w tak zwanym ogólnym zestawie prac, ogólnym zestawie zadań, które przed policjantami stoją. No tutaj pani Lauren Small-Penfader, ta osoba, która w Radzie Miejskiej
Montrealu zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, powiedziała otwarcie, podczas prowadzonych przez różnego rodzaju agencje pozarządowe wywiadów z ludźmi ze środowiska przestępczego, zarówno ze złodziejami, jak i z paserami, którzy tego typu towar upłynniają za ułamek jego własności, za ułamek, przepraszam, jego wartości, wychodzą informacje mówiące wprost, ci ludzie śmieją się z policji, ci ludzie śmieją się z właścicieli domów, którzy zgłaszają te sprawy policjantom, bo doskonale wiedzą, że mimo tego, że ich samochód został nagrany, że ich gdzieś tam lekko osłonięte twarze zostały nagrane, to tak naprawdę policja nie ma szansy, żeby ich złapać. Mamy więc sytuację, która jest mało wesoła i gdy zapytacie, po co o tym rozmawiamy, no to tu jak zwykle mój powód jest bardzo, bardzo prosty. Tak naprawdę dziś przez tą polityczną poprawność, przez to, że jesteśmy wypychani coraz dalej od tego prostego kalkulowania, od tej prostej różnicy między dobrym i złem, właściwym i niewłaściwym, kiedy relatywizm polityków, kiedy relatywizm stosowania przepisów jest posunięty do absolutnego absurdu, znika nam z każdym takim problemem, z każdą taką kradzieżą, z każdym niezłapanym przestępcą, z każdym odwróceniem tego, kto jest ofiarą, a kogo powinno się ścigać. Mamy sytuację, w której wiara w prawo, wiara w policję, w porządek państwowy, w praworządność samych polityków, czy jakiekolwiek zasady rządzące światem Zachodu, rządzące krajami Zachodu. Dzisiaj te elementy składowe naszego świata, te elementy budulcowe naszego świata, jesteśmy nich, one znikają, jesteśmy ich systematycznie, programowo pozbawiani. Bo to nie jest coś, co dzieje się samo z siebie. Policja quebecka mogła wystosować komunikat zupełnie inny, mogła zastosować różnego rodzaju narzędzia związane z tym, żeby spróbować podnieść swoją skuteczność w takich sprawach, albo wręcz mogła przychylić się i dokonać jakiejś interpretacji prawnej mówiącej wprost, że w ramach akcji przedświątecznej na przykład my jako policja będziemy publikowali zdjęcia takich osób, a dla tych, którzy zostali na przykład oskarżeni niesłusznie, będą jakieś tam odszkodowania, będą różnego rodzaju przeprosiny, inne tego typu rzeczy. Tu nie ma dobrej metody, nie miejcie jakby mi tego za złe, bo oczywiście oskarżenie kogoś, że czegoś nie ukradł jest, że oskarżenie kogoś, który niczego nie ukradł, że dokonał jakiejś kradzieży, to jest granda równie mocna, jak to, co dzisiaj robi quebecka policja. Natomiast jak patrzymy na tą konkretną sytuację, jak patrzymy na sytuację, w której konkretna osoba z konkretnego ganku, konkretnego dnia, o konkretnej godzinie, zabrała konkretną paczkę i oddaliła się z nią gdzieś w siną dal, to myślę, że o kompletnym braku winy, o kompletnym spokoju sumienia takiego sprawcy, tego typu czynu, chyba nie powinno być mowy. Problemem związanym z tym, że nasze prawo jest niszczone nie tylko przez polityków na szczeblu ich własnych rozgrywek, ale również na poziomie właśnie miasta, na poziomie policji, na poziomie tych elementów państwa, elementów kraju, który mamy do swojej dyspozycji, czy który powinien nas bronić, który powinien stać do naszej dyspozycji jako mieszkańców, jako obywateli. Ten problem omówimy szerzej w czasie jednego z najbliższych filmów, gdzie popatrzymy na skutki akcji Defund the Police. Akcji, która miała swój początek wraz ze śmiercią George'a Floyda, z powstaniem ruchu Black Lives Matter. O tej akcji będziemy mówili trochę więcej, popatrzymy na to, co się zmieniło w amerykańskich miastach, bo problem, nie czarujmy się, dotyczy głównie Stanów Zjednoczonych, ale popatrzymy też chwilę później na to, jaki skutek ma to, co dzieje się w Europie od roku 2015, od momentu, kiedy ta ogromna fala migracji zaczęła przypływać do nas z naszą przestępczością, z wykrywalnością przestępstw, z tym, w jaki sposób dziś przestępców, którzy są imigrantami, mamy opisywanych w policyjnych raportach, w listach gończych, w jaki sposób policjanci boją się ścigać pewne ludzi, którzy są przedstawicielami pewnych grup etnicznych, bo po prostu wiedzą, że konsekwencje dla nich mogą być dużo gorsze niż dla takiego złodziejaszka, obmacywacza czy gwałciciela. O tym wszystkim pogadamy w osobnym filmie. Ja do tego filmu zbieram jeszcze dane, bo skończył się nam chwilę temu rok 2023 i czekam, aż pewne służby opublikują statystyki już za ten ostatnio zamknięty przed nami rok. A póki co, gdy będziemy chodzić gdzieś tam po mieście, nie wiem, czy to w Poznaniu, czy to we Wrocławiu, po rynku, w okolicach Pręgierza, jeżeli Pręgierz stoi w waszej miejscowości, albo jeśli gdzieś przy ratuszu, czy przy jakimś więzieniu, tudzież innym miejscu w waszym mieście jest miejscówka, w której są na przykład przymocowane gdzieś do ściany kajdany, do których mocowano takich właśnie złodziejaszków, przestępców drobnego czy średniego sortu, przestępców, którym nie trzeba było od razu łamać kości, czy ścinać ich mieczem, czy toporem. Popatrzcie sobie czasami na takie elementy architektury penitencjarnej, na takie elementy systemu penitencjarnego. Wspomnijcie z rozrzewnieniem ten mój półgodzinny wywód i zastanówcie się, jakie kiedyś wszystko było proste. Złodziej był złodziejem, człowiekiem wskazywanym przez prawo, a jego ofiara miała prawo i satysfakcję z tego, że taki człowiek odbywał zasłużoną karę.
albo tą karę odbywał w miejscu odosobnienia, tam gdzie siedział w lochu i nikt go nie widział poza strażnikiem i innymi ludźmi, którzy dzielili z nim cele, albo tak jak przy pręgierzu, tak jak w Dybach, tak jak w staropolskich czy staroeuropejskich miastach, w dzień targowy, przymocowany gdzieś za ręce, za nogi, za szyję, musiał znosić obelgi, musiał znosić lecące w jego stronę zgniłe warzywa, ogryzki jabłek, odchody zwierząt pociągowych leżące wszędzie, czy wręcz zdechłe zwierzęta. A jeśli zasłużył sobie na trochę trudniejszy los, to musiał znosić też spadające na niego kamienie, ciężkie, ostre przedmioty. Fajnie byłoby taką normalną normalność, taką bezprzymiotnikową normalność, kiedy bandyta jest bandytą, złodziej złodziejem, a obywatel uczciwy, pilnujący się prawa, jest po prostu zwykłym obywatelem, któremu należy się ochrona służb państwowych. To jest to coś, co fajnie byłoby przywrócić. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli mogę was o coś prosić jeszcze na końcu, to oczywiście zasubskrybujcie, zalajkujcie ten materiał. Jeśli nie macie pomysłu na to, co napisać w komentarzu, bo komentarze bardzo mocno pomagają tym filmom osiągać coraz większe zasięgi, to po prostu wrzućcie emotikonkę. Jeśli znajdziecie gdzieś emotikonkę bandziora, złodzieja, pręgierza czy dybów, to bardzo was proszę, pokażcie, jak ją wyszukać, albo wrzućcie ją po prostu do komentarza. Jeśli możecie, znajdźcie mnie w innych socjalach, na LinkedInie, na Instagramie, na Spotify'u, tam wszędzie jestem dla was dostępny. Gdyby się okazało, że ten kanał zniknie, to przynajmniej tam będziemy mieli ze sobą kontakt, a przede wszystkim zapiszcie swój adres mailowy na listę adresową, którą znajdziecie pod adresem pogodneshorty.pl/lista. Jeśli zostawicie tam swój adres mailowy, będę wam wysyłał informacje o tym, że pojawił się nowy film, że pojawił się nowy materiał, ale za chwilę, ponieważ rozpoczęły się nam już od dzisiaj oficjalnie zimowe ferie, za chwilę będę wam też przy pomocy tych maili, przy pomocy moich kont na Twitterze, na Instagramie, na LinkedInie podrzucał informacje o tym, gdzie planuję spotkania z wami, spotkania z widzami po całej Polsce, bo chcę zrobić taki tour de Polonie, jeśli tylko czas i obowiązki zawodowe na to pozwolą. Zapraszam was również do oglądania moich filmów, do słuchania moich materiałów w innych miejscach. Gdybym stąd z YouTube'a zniknął, znajdziecie pogodne shorty na Ramblu, znajdziecie je na Banbaju, na Odyssey, na BitChute, choć tam nie wszystkie, bo BitChute jest wyjątkowo wredny, jeśli chodzi o wrzucanie materiałów, a jeśli nie możecie mnie oglądać, albo nie chcecie mnie oglądać, wolicie posłuchać tych materiałów po prostu przez uszy, podczas joggingu, spaceru, sprzęt czy jakichś domowych porządków, to zapraszam was na Spotify'a, zapraszam do aplikacji podcastowej twojego telefonu. Jak wpiszesz tam Radek Pogoda albo Pogodne Shorty, na pewno znajdziesz nowe odcinki, na pewno znajdziesz nowe materiały z tej serii. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, cześć!